W mediach coraz częściej pojawia się data rzekomej inwazji Rosji na Ukrainę. Moskwa zaprzecza wszystkim takim doniesieniom, jednak zagrożenie wciąż rośnie, na co reagują państwa europejskie i Stany Zjednoczone. Polski minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau rozpoczął dziś wizytę w Moskwie. Jutro podejmie rozmowy ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Podczas tych rozmów minister Rau i minister Ławrow będą rozmawiali o agendzie związanej z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Nie będzie to sama rozmowa poświęcona OBWE, jej problemom, budżetowi, czy też roli Rosji w tej organizacji, ale także choćby temu, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odgrywa niepośrednią rolę. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina zaprzeczył również doniesieniom dotyczącym wycofania polskich obserwatorów z Ukrainy. Takie działania podjął wyłącznie rząd USA. Nie wycofują się polscy obserwatorzy, monitorzy, co warto podkreślić i za nich odpowiadamy. Polskie przewodnictwo OBWE dąży do tego, aby misja nie tylko była ocalona, ale dalej miała możliwość pracy na terenie wschodniej Ukrainy. Jutro do Moskwy dotrze także kanclerz Niemiec. Dzisiaj Olaf Scholz prowadził rozmowy w Kijowie. W przypadku agresji militarnej na Ukrainę nastąpią twarde reakcje i sankcje, które starannie przygotowaliśmy i które możemy natychmiast wprowadzić w życie wraz z naszymi sojusznikami w Europie i NATO. Tych sankcji nie obawia się jednak Władimir Putin, wskazuje były szef wojsk aeromobilnych, generał brygady pilot Dariusz Wroński. Patrząc na sankcje, o których mówi Zachód, o których mówi Europa, Stany Zjednoczone, biorę to uśmiechem. Putin kompletnie się tego nie boi. Mówią już o tym jawnie jego doradcy, ludzie, ambasadorowie, a można było to przewidzieć już 5 lat temu, kiedy Putin postawił na rozwój własnej gospodarki. Ze wsparciem na Ukrainę już w środę, jak przekazał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, uda się polska delegacja parlamentarna. W jej skład wejdą przedstawiciele wszystkich klubów. Jeśli nie zajdzie nic nadzwyczajnego, to w środę polecimy do Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oczekuje jeszcze jednej wizyty. Podkreśla, że przyjazd przywódcy USA Joe Bidena przyczyniłby się do deeskalacji napięć w regionie. Jestem przekonany, że pański przyjazd do Kijowa w najbliższych dniach, które będą kluczowe dla ustabilizowania sytuacji, będzie wymownym symbolem i przyczyni się do deeskalacji. Ze względu na coraz częściej pojawiające się informacje dotyczące rzekomej inwazji Rosji, kolejne państwa wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. To samo w sobie nie musi jeszcze oznaczać tego, że te państwa, które odwołują swoich obywateli, czy radzą im wyjazd, są jak gdyby przekonane, że tam dojdzie do wojny. Natomiast no, to jest jakby taki sygnał, że to prawdopodobieństwo, że konflikt wybuchnie, jednak stopniowo wzrasta. Podkreślał politolog profesor Robert Alberski. Takie działania podjęły m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Dania i Norwegia. Ostrzeżenie dla obywateli opublikowało także polskie MSZ. Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną eskalacją militarną i polityczną ze strony Federacji Rosyjskiej, polskie MSZ odradza podróże na Ukrainę. Z kolei obywatele Stanów Zjednoczonych już od kilku dni masowo uciekają z Ukrainy. Tymczasem specjalny apel o wspólną modlitwę w intencji pokoju do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy wystosował przewodniczący Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Episkopatu wyraził nadzieję, że wspólny modlitewny wysiłek chrześcijan różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce zapobiegnie cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich. Wcześniej arcybiskup Gondecki zwrócił się do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce z prośbą o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Mówił rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. O modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie apeluje też Ojciec Święty Franciszek.